Cześć, witam. Posłuchajcie o niezwykłej książce, niezwykłej kobiecie i niezwykłej kulturze. A lektura tej książki dostarczy Wam niezwykłych przeżyć. To jest ta książka z niezwykłą okładką. Książka zatytułowana Córka rzeźnika, napisana przez Janiwa Iczkowatisa, a przełożona z hebrajskiego. Niezwykła jest to książka, nie tylko dlatego, że łączy w sobie wiele gatunków literackich, takich jak powieść łotrzykowska, elementy kryminalne, obyczajowe, społeczne, wszelkie. Czasem się mówi, że 7 grzybów w barszcz to za dużo. Tutaj jest wszystko idealnie wyważone. Ta niezwykła kultura to jest kultura żydowska. Autor zabiera nas do małych wiosek, miasteczek i miast na terenie zaboru rosyjskiego, ponieważ akcja dzieje się w XIX wieku, zaboru rosyjskiego na tereny Kresów II Rzeczpospolitej, ale tu jeszcze jesteśmy pod zaborami, na tereny, które znajdują się dziś na Białorusi. I niezwykła kobieta, kobieta, która ma na imię Fania, a która decyduje się na krok niezwykły jak na ówczesne czasy. Ale zacznę od początku. Dla mnie jeszcze dodatkowym elementem niezwykłości są miejsca, w których rozgrywa się akcja książki. Te miejsca autor przedstawił na mapie, która zamieszczona jest we wkładce. I ta mapa jest bardzo pożądana, bo widzimy, gdzie rozgrywać się będzie akcja tej książki. Otóż to są następujące miejscowości: Białystok, Mińsk i Pińsk. W Pińsku moja mama mieszkała przed II wojną światową, ale tam się nie urodziła. Są jeszcze takie miejscowości jak Słonim, Baranowicze, Nieświerz, Kobryń, Telechany, Motol i inne. Moja mama urodziła się w Telechanach, a ojciec urodził się w Nowym Michalinie, niedaleko Słonima i Kobrynia, więc nazwy tych miejscowości zawsze przewijały się w ich wspomnieniach, więc jestem obeznana z tą ziemią, z Polesiem pełnym błota, lasów, niedostępnych ostępów. Tutaj centrum akcji jest mała miejscowość Motol. Motol zamieszkały w większości przez społeczność żydowską, ponieważ cała akcja książki właśnie w tej społeczności będzie się rozgrywała. Motol to jest. Motol, czy to możliwe? Kiedy sprawdzał miasta w okolicy Pińska, pojawiła się i ta nazwa. Miejscowości położonej na odludnym terenie, otoczonym czarnymi bagnami, której mieszkańcy są odizolowani od świata. Żyją tam sprzedawcy drewna, hodowcy kartofli i lnu, ludzie, którzy rzadko opuszczają miasto, co najwyżej udają się na targ do Pińska czy Telechanów. Zajmują się głównie sprawami mało istotnymi, ślubami, narodzinami oraz praniem w jasiołdzie. Szczycą się jakością swojego drewna oraz lnu, który uważają za równy jedwabiowy. W Motolu społeczność żydowska żyła według przykazań. Według przykazań, w których kobiety zajmowały drugoplanową rolę. A kobiety, główne postaci tej książki, to są siostry Fania i Minda. Minda jest starszą siostrą Fani. I one są tak odmienne od siebie, chociaż pochodzą od jednego ojca i od jednej matki, jak dwie strony księżyca. Albowiem marzenia i plany życiowe Mindy są następujące. Podobnie jak w kwestiach wiary, nie jest wymagająca w kwestii rodziny. Od śmierci matki odsunęła się od ojca i dziwacznej siostry, a jedyne, czego pragnęła jej dusza, to własne gniazdo. Nie marzyła o mężu, który byłby wybitnym uczonym czy przedsiębiorczym kupcem. Trudno jej było wyobrazić sobie jego twarz, ale za każdym razem, gdy wyobrażała sobie piątkę przyszłych dzieci siedzących wokół stołu, kiedy ona będzie podawać im wołowinę z kartoflami, wiedziała, że i on tam będzie.
Jego postać jej umykała, lecz jego obecność zawsze była niepodważalna. Niektórzy powiedzieliby, że oczekiwania Mindy Szpajsman wobec przyszłego męża były niewielkie. I być może te niewielkie oczekiwania ją zgubiły, albowiem ładna i pobożna kobieta, której jedyną winą jest chęć bycia matką i żoną, nieszczęśliwie wpada w ramiona łobuza Ciego Meyera. No i właśnie. Dlaczego łobuza? Otóż ten łobuz zajmował się sprawami wyższymi. Sprawami wiary, polityki, ideologii, ale nie chciał się zajmować sprawami przyziemnymi, a więc utrzymaniem rodziny, żony i dzieci, które skazał na biedę. I pewnego dnia, ni z tego, ni z owego, porzucił rodzinę, żonę i dzieci i poszedł w świat, aby tam głosić swoje nauki. To wydarzenie wpłynęło bardzo negatywnie na psychikę Mindy, która skazana była teraz na łaskę teściów. Przy nich mieszkała z dziećmi i coraz bardziej zapadała się w sobie. Jej młodsza siostra, Fania, nie mogła na to patrzeć, bo była zupełnie inną dziewczyną, zupełnie inną kobietą. Jaką? Była córką rzeźnika, a dokładnie córką rzezacza lub rezacza, żydowskiego rzeźnika, który zajmował się rytualnym ubojem bydła. Tym zwierząt, tym nigdy nie zajmowały się kobiety oprócz Fani. I co? Ponieważ bycie Żydówką tradycyjną jej nie wystarczało, tak oceniała swoich ziomków. Żyd nie będzie Żydem, póki nie otoczy się murem jidysz i cytadelą sztetla. Mężczyzna nie będzie przestrzegał micew, jeśli nie usunie wszystkich pokus i nie nałoży na kobiety obowiązku skromności. Kobieta nie będzie kompletna bez męża, nawet jeśli nie będzie on bardzo pobożny. Każdy najmniejszy szczegół codziennego życia musi być uregulowany i uporządkowany, ponieważ nawet najmniejsze odstępstwo od reguły może sprawić, że człowiek znajdzie się na równi pochyłej. Dla Fani taki sposób myślenia to było życie nie tylko w kłamstwie, ale w prawdziwym świętokradztwie, bo oznaczało odwrócenie się od dzieła stworzonego przez Boga. Bardzo Fani chciała być inna, zbliżyła się do ojca i on nauczył ją tego fachu. I nauczyła się tego fachu. Przekroczyła granicę, uważano ją nawet za nieco szaloną. Co jeszcze? W głębi duszy i ona pragnęła rozerwać zębami granice swojego losu, okaleczyć twarz każdego, kto stanie na drodze do jej wolności. Po śmierci matki, kiedy matkę ubierano na pogrzeb, Fania spała przy swojej matce aż do świtu i obiecała sobie, że już nigdy nie będzie się bać. Z takim uwielbieniem, jak zanurzała palce w czerwonym gulaszu, który przygotowywała jej matka, przysięgła ubrudzić sobie ręce w tyglu tego świata i zanurzyć się w życiu i unurzać się w życiu ziemią. Niestety, dostęp do niego został przed nią zamknięty. A więc widzicie już różnicę między tymi dwiema kobietami. Dwie siostry, dwa różne pragnienia. Fania chciała się uwolnić od ograniczających ją więzów, zakazów i nakazów. Chciała żyć pełnią życia. Nie mogła więc patrzeć na siostrę, która cierpi, która zawieszona jest w próżni tradycji żydowskiej, ponieważ nie jest ani mężatką, ani wdową. Nie wiadomo, kim jest. Jest właściwie nikim. Społeczność ją odrzuciła, wszyscy się z niej śmiali, a siostra zapadała się w sobie. Była na skraju popełnienia samobójstwa. Dlatego Fania postanowiła jej pomóc. Co zrobiła? Porzuciła własnego męża i 5 dzieci. Opuściła własny dom, aby odnaleźć swojego niewiernego szwagra i przymusić go
do powrotu do domu albo do podpisania listu rozwodowego. Udała się w te poszukiwania sama, ale niekoniecznie. Towarzyszył jej Żiszka, taki przewoźnik przez rzekę Jasiołdę, który postanowił jej towarzyszyć. I teraz będziemy świadkami wydarzeń, które będą działy się po drodze, kiedy zmierzają od miasteczka do miasteczka, aby poszukać tego właśnie szwagra. Drogi są bardzo niebezpieczne. Bardzo. Na drogach czyhają zbójcy, jak pisał Mickiewicz, ale też czyhają różne opryszki. A więc drogi są bardzo niebezpieczne. Ale te opryszki nie wiedzą, z kim mają do czynienia, zbliżając się do Fani. Tu zaczyna się cała przygotowa część tej książki. Ponieważ Fani przypomina mi towarzyszkę Banderasa z filmu Desperado, chyba jak ona tam, Zeta Jones, która gotowa zawsze była do swojej obrony. A Fania uciekła z domu z nożem. Z nożem, który podarował jej ojciec. Z nożem do szlachtowania zwierząt. I nóż ten trzymała w ukrytym miejscu. I wydobywała wtedy, kiedy trzeba było. A więc podróżują. Ale wysłano już za nimi listy gończe, ponieważ jeden czy drugi zaczął skarżyć się na parę podróżującą po gościńcach, no, której nie można ujarzmić. Mamy więc, jak już w tych miasteczkach poznajemy zajazdy, chciałam powiedzieć, austerie, czyli gospody żydowskie różnego typu, w których nasi bohaterowie się skrywają. Poznajemy różnych ludzi, między innymi mężczyzn, którzy byli chłopcami kiedyś, jak Żiszka, a zostali porwani do wojska carskiego. Car wydał bowiem ukaz, aby właśnie chłopców żydowskich porywać w wieku 7-8 lat do wojska carskiego. Chodzili oni tam do szkół, żeby się zaparli swojego pochodzenia, swojej religii, swojego imienia i swojego nazwiska. Jednym z nich był Żiszka. I poznajemy historię tego Żiszki, przykładowego chłopca żydowskiego porwanego do armii rosyjskiej. Tę historię opowiada nam pewien malarz, którego Fania poznaje. No jest to historia fascynująca, ale również historia pełna bólu, historia walki o tożsamość, historia wplątania żydowskiego dziecka, później żydowskiego młodzieńca w wydarzenia, sprawy, wojny, bitwy, które były mu obojętne. Żiszka wrócił do domu po 30 latach wojaczki i nikt go nie chciał przyjąć. Brat go odrzucił, a więc był samotnym przewoźnikiem przez rzekę. W ogóle nie mówił, nie odzywał się, ale następnie poznajemy, na ich tropie, ich tropem jedzie Piotr Nowak, policjant z tak zwanej ochrany, czyli tajnej policji rosyjskiej, podpułkownik, który stał się policjantem, ponieważ w czasie jednej z bitew stracił nogę i nie mógł już być żołnierzem. I ciekawe są jego refleksje o okrucieństwie, o bezsensie wojny, o manipulowaniu ludźmi, o tym, jak on sam siebie postrzega. Widzi, jak się stacza. Kiedyś był człowiekiem honoru, a teraz kim jest? Manipulantem, ścigającym parę żydowskich uciekinierów, który wszelkimi sposobami stara się ich znaleźć i zmusić ich sąsiadów do gadania, do składania zeznań. Kiedy sąsiedzi nie chcą mówić po dobroci, on stosuje różne środki przymusu, między innymi podpala synagogę. I zadaje sobie pytanie, kim jestem? A więc różne charaktery, kultura wspaniale opisana. No jak mówię, wiele gatunków niedopowiedzenia, ten klimat, tego błota poleskiego, tych terenów, po których podróżują, jestem książką naprawdę zachwycona. Poza tym myślę, że chociaż jej akcja dzieje się w XIX wieku,
to jest ona aktualna również dziś. Posłuchajcie dwóch cytatów będących przemyśleniami Piotra Nowaka, tego policjanta polskiego pochodzenia. I nagle zdał sobie sprawę, że władza, która uciska mieszkańców, czyni ich odpornymi na jakiekolwiek zastraszanie i groźby. I drugi cytat. Tak wygląda koniec narodu. Ludzie nie wierzą już, że prawo jest synonimem sprawiedliwości. Takie były oto refleksje Piotra Nowaka, ścigającego parę uciekinierów i zaangażowanego w to śledztwo. Jeszcze raz powtarzam, jego refleksje na temat korupcji, bez sensu wojny, o czym już mówiłam, no, są aktualne również dzisiaj. Jest to człowiek złamany, człowiek, którego odrzuciła rodzina, ma dwóch synów, żonę, ale oni się z nim nie kontaktują. Jest samotny w tych realiach, które władza każde mu poznawać, ścigać. No jest to taki agent 007, bo on się przebiera, on, mówię, stosuje różne podstępy, żeby załatwić sprawy mu powierzone. Więc Córka rzeźnika, fantastyczna, świetna, wspaniała książka, która na pewno znajdzie się w moim rankingu najlepszych książek roku 2021. I mówię to z entuzjazmem, szczerością i zachęcam do jej przeczytania. Portrety kobiece, a szczególnie Fanny, wspaniałe. Realia żydowskie, wspaniałe. Refleksje o świecie, prawdziwe. Język cudowny. Polecam. Dziękuję. Do zobaczenia.